Siema, Tajko za kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku od Zera do Chwały na moim kanale. No i dzisiejszy materiał będzie dosyć dziwny, ponieważ będę wam pokazywał takie rzeczy odnośnie tego ogólnie, co działo się w klubie, oraz po prostu jest to taki odcinek bardziej pogadankowy. Tak więc jeśli chcecie troszkę więcej akcji, no to jutro będzie na kanale oczywiście Fantasy 11. Dużo ludzi uwielbia, jak wybieram drafty, dużo ludzi nienawidzi, jak wybieram drafty, więc jutro powinno dziać się coś bardziej ciekawego, a dziś mamy taki naprawdę spokojny odcinek. I czym to jest spowodowane? Proste. Wczoraj cały czas, kiedy miałem który miałem poświęcić na nagrywanie tego odcinka, poświęciłem, no jednak można nazwać to czasem zmarnowanym, ponieważ były to moje eliminacje do Food Champions, w których absolutnie poległem. Cztery próby zakończyły się niepowodzeniem, z czego jestem naprawdę niezadowolony. Wręcz jest mi wstyd, bo jest to po prostu masakra, że nie byłem w stanie w żadnej z tych czterech prób zakwalifikować się właśnie do Food Champions. Raz zostałem rozłączony, była to moja ostatnia próba. Macie to na Facebooku, tam screenshot tego już, jak włączyłem Ultimate Team i zostałem rozłączony. Reszta porażek była bardziej lub mniej zasłużonych, ale już nie o to chodzi, bo no, jest to dla mnie po prostu masakra, że w tym momencie jestem w chwili, gdzie jestem w stanie wygrać 3 mecze z rzędu, 2 mecze z rzędu, potem zaliczyć porażkę i ogólnie na bilansie nie wygląda to aż tak źle, bo już reperuję swój bilans i tak dalej, ale nie jestem w stanie wygrać tych piekielnych 4 spotkań z rzędu, no i naprawdę mnie to boli. Jak widzieliście, skład, którym tutaj grałem, był naprawdę dobry, ponieważ miałem tu 6 zawodników Liverpoolu, ponieważ taki był wymóg w tej rundzie eliminacyjnej, że trzeba mieć właśnie 6 graczy jakiegoś zespołu. Ja wybrałem sobie graczy The Reds, przede wszystkim dlatego, że Sadio Mane jest absolutnie jednym z moich ulubionych napastników, jest niesamowity, no i reszta składu bardzo mi pasowała, tak więc to ustawienie nie było złe. No i naprawdę grało mi się tym składem dobrze, ale po prostu, tak jak mówię, mam teraz problem taki, że nie mogę być, no nie mogę utrzymać długo dobrego poziomu. Gram dobrze 2 spotkania, potem przychodzi jeden mecz kryzysowy, gdzie gram po prostu fatalnie i potem znowu mogę grać dobrze. Tak samo mam w ligach i tak dalej. Więc naprawdę jestem zły na to, że nie jestem w stanie się zakwalifikować obecnie do Food Champions, w których wiem, żebym sobie poradził. Znowu myślę na poziomie Silver 1, czy na poziomie może nawet Gold 3, tylko dla mnie osobiście największym problemem jest ta kwalifikacja. Ogólnie rzecz biorąc, ten gameplay, który tutaj widzicie, jest to ostatni mecz Ligi 6, którą wygrałem bez większych problemów. No jest to mecz, którym mogłem zdobyć mistrzostwo. Wpadło tutaj dużo goli, było to ładne spotkanie, więc dlatego stwierdziłem, że wam zaprezentuję ten mecz. W dodatku grałem tutaj z Polakiem, który, jeśli to ogląda, to dziękuję za spotkanie i serdecznie pozdrawiam. Tak więc niestety mam teraz duże problemy z tą formą, wracając do tego głównego tematu odcinka, no i troszeczkę nie wiem, jak to ustabilizować. Oczywiście będę sobie dawał jak najwięcej szans, starając się wziąć udział we wszystkich tych turniejach, po prostu z nadzieją, że wreszcie będę w stanie się skupić na tyle, żeby wygrać te 4 spotkania i zakwalifikować się do Food Champions, ale myślę, że równolegle będę troszeczkę niestety rozgrywał spotkania w ligach. Czemu mówię niestety? Ponieważ w tym roku spotkania ligowe są zupełnie nieopłacalne. Naprawdę, patrząc z punktu widzenia tego, co chcemy tutaj zrobić, nie opłaca się grać w dywizjach. Jedyna rzecz, dla której opłaca się grać w ligach, to właśnie uzyskanie kwalifikacji do Food Champions, ponieważ tam mój problem z tym brakiem skuteczności w paru spotkaniach pod rząd byłby wyeliminowany, bo w lidze oczywiście nie musimy wygrać wszystkiego pod rząd, no i tam mógłbym sobie pozwolić na jakieś chwile słabości, no i nadal kwalifikować się do tego Food Champions, ale to dalej jest troszkę długa droga, ponieważ rozpoczynam teraz ligę 5, no a dopiero liga 2 i chyba wygranie dopiero ligi 2 gwarantuje nam awans do Food Champions, tak więc jest to naprawdę także ciężka przeprawa. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie jeśli chodzi o te awanse ligowe, mnóstwo ludzi mówi mi, że gram za mało w sezonach, że powinienem pokazywać tutaj drogę do pierwszej ligi. No po pierwsze, nic nie powinienem, a po drugie, ta seria nie polega na tym, żeby pokazać wam, jak najszybciej dojść do pierwszej ligi. Ta seria od samego początku pokazać ma, jak bez wkładania ani jednej złotówki w grę możemy zbudować sobie naprawdę fajny zespół z fajnymi zawodnikami, że pod koniec tej FIFA stać będzie nas, no nie na każdego zawodnika, ale że będziemy mogli budować naprawdę spoko składy bez wkładania w tą grę ani jednej złotówki. Oczywiście to, co musimy tutaj zainwestować, to czas, bo wszystko czasu wymaga, no ale poza tym będziemy mogli cieszyć się naprawdę fajnym klubem i robię to wszystko sposobami, których możecie używać także wy. Nie zrobiłem tutaj ani jednej rzeczy, która byłaby dla was niedostępna. Jedyne, co może nas różnić, to szczęście w paczkach, że ja trafiłem na przykład Pepe, no a ktoś go nie trafił, no ale na to już nie mamy oczywiście wpływu, a i tak w tej serii nie miałem jakichś takich gigantycznych trafów typu kogoś, kto kosztowałby powyżej 100 tysięcy i tak dalej, co jakoś strasznie robiłoby dysproporcje pomiędzy zarobkami moimi na klubów, które wy możecie prowadzić. Poza tym wierzę w to, że w pewnym momencie to szczęście gdzieś się niweluje i ktoś w końcu coś trafia dobrego, no więc jak gdyby ta seria ma pokazać wam, jak zdobywać naprawdę fajne końce, i to oczywiście udaje mi się robić, bo bez handlowania, tylko granie
graniem i tak naprawdę bawieniem się w tą grę, mam już całkiem spoko kapitał, no bo mamy 100 tysięcy luźne i oczywiście pieniądze zamrożone w zawodnikach, co mnie boli. I tych zawodników oczywiście będę sprzedawał z klubu, jednak zrobię to dopiero w piątek, wiedząc, czy będę grał w Foot Champions, czy nie, wtedy będę miał jakiś skład i tak dalej, tak więc wtedy będę zastanawiał się, co zrobić. Do tego czasu tych fajnych zawodników będę chciał trzymać w swoim zespole. Jak widzicie, tutaj ściągnąłem tytuł, znaczy zdobyłem tytuł, no ale tu możecie dalej zobaczyć, że właśnie też już powoli zaczynam jednak czyścić ten klub, chociażby sprzedając jednorazówki. No i potem przeszedłem do Squad Building Challenge'ów, ponieważ miałem mnóstwo zawodników, którzy chodzili za minimum swojej ceny, tak więc stwierdziłem, że zrobię Squad Building Challenge na Gold Upgrade, ich po prostu dam, bo zawsze jest tam szansa trafienia jakiegoś fajnego zawodnika i mogę poświęcić to 3,5 tysiąca mniej więcej, bo tak by liczyły się te quicksele. No i tutaj to robiłem, oczywiście sprawdzałem cenę każdego jednego zawodnika, żeby nie było tak, że przypadkiem trafię kogoś, kto jest w jakimś challenge'u, znaczy, że przypadkiem dam do tego challenge'u kogoś, kto jest w jakimś innym challenge'u i że wyjdę na tym stratny. Tak więc jak widzicie, kładę sobie zawodników, sprawdzam każdego jednego, jeśli nic nie kosztuje, czyli nic, to znaczy, że nie kosztuje więcej niż 500 monet, to leci do challenge'u, jeśli kosztuje więcej, to idzie na listę transferową. Tak więc myślę, że jest to mądra, jak gdyby gospodarka tym, co mamy w klubie, bo cały czas dajemy sobie szansę na naprawdę trafienie fajnego zawodnika, którego co prawda nie możemy sprzedać, ale oczywiście mamy wtedy możliwość zagrania nim. Na moim głównym koncie mam przecież Edena Hazarda z tego typu paczki, więc wyszło niesamowicie. Na tym koncie przecież mamy Godina, który już wielokrotnie, kilkadziesiąt razy pojawiał się w naszym zespole, potem trafiliśmy jeszcze Jimeneza i mamy fajny środek pola, który możemy wykorzystać. No i jak widzicie, zrobiłem ten złoty upgrade zawodników niewartych praktycznie nic. No i tutaj zaraz będziemy mogli przejść do odebrania tej paczki. Ja reakcję nagrywałem na żywo po prostu z głosem, no ale stwierdziłem, że teraz mogę wam po prostu pokazać to w ten sposób, żeby ten film był, tak jak mówię, dzisiaj spokojny. No i na początku, kiedy zobaczyłem to, że trafiłem Sigurdssona, nie byłem zbyt zadowolony, no ale potem pomyślałem sobie, może w tej paczce będzie N'Golo Kanté, bo nie ma takiego dużego overalla, żeby był lepszy niż Sigurdsson. N'Golo Kanté nie było, ale był Valencia, tak więc słuchajcie, ci wszyscy zawodnicy, których wymieniłem, zostali zamienieni na zawodnika, którego gdybym musiał kupić, zapłaciłbym za niego 9 tysięcy obecnie na rynku transferowym, no i będę mógł teraz go z powodzeniem używać w moich składach, gdzie będę, przepraszam, miał oczywiście ten element BPL. No ale tutaj przeszedłem dalej do budowania składu srebrnego. Czemu stwierdziłem, że będę budował skład srebrny? Ponieważ kiedy przeniesiemy się do Foot Champions i zobaczymy sobie rozkład tego, jak będą prezentowały się turnieje, to tutaj mamy wgląd w każdy kolejny turniej, jak to będzie wszystko wyglądało. No i teraz trwa niestety ten, z którego odpadłem, gdzie mieliśmy 4 próby, no i zlamiłem, bo można było tutaj mieć ten skład, gdzie wymogiem było 6 zawodników z dowolnego klubu. No ale kolejny Daily Knockout to będzie skład srebrny, gdzie musimy mieć dokładnie 11 zawodników srebrnych oraz... 11 oraz srebrnych zmienników. Znaczy, przepraszam, ja to źle przetłumaczyłem, bo nie chodzi tutaj o zawodników dokładnie srebrnych. Mogą być to karty brązowe. Maksymalnym poziomem karty jest kolor srebrny. No i właśnie tego typu skład chciałbym zbudować. Potem oczywiście mamy jeszcze tą dodatkową serię turniejów, gdzie mamy skład, który nie ma żadnych wymagań i mam nadzieję, że jeśli nie uda mi się tych silverów, to chociaż tu się zakwalifikuję. Bo jeśli nie, to naprawdę, naprawdę znaczy, że w tej FIFA mam jeszcze ogrom pracy przed sobą. Znaczy, nie mówię, że tak nie jest, no ale to znaczy, że jestem w dużo gorszej sytuacji, niż wydawało mi się, że jestem do tej pory. Ogólnie rzecz biorąc, możemy także zobaczyć, jakie są wymagania do turnieju, który będzie rozgrywany w ten weekend, znaczy do ligi weekendowej. No i musimy mieć tutaj maksymalnie 5 narodowości, tak, w startowej 11, czyli... Albo maksymalnie łącznie 5. W sumie ja czasami nie rozumiem troszkę tych wymogów, bo czasami mam wrażenie, że chodzi tutaj o maksymalnie 5 zawodników znanej narodowości, a okazuje się, że chodzi na przykład o 5 różnych narodowości, no ale to przy układaniu tego składu zobaczymy sobie. Jak zobaczycie, kolejne daily knockouty, na przykład już po tym, co będziemy mieli turnieju, nie wnoszą nam jakichś strasznych rzeczy, bo tutaj mamy bez wymagań, ale już kolejny jest dosyć ciekawy, ponieważ musimy mieć skład, który ma maksymalnie 3,5 gwiazdki. Tak więc kolejne daily knockouty będą ciekawe, bo potem mamy zrobić jeszcze hybrydę, tak więc będzie to dosyć dziwne. No ale dobra, nie skupiajmy się na tym, chciałbym wam jeszcze na koniec tego odcinka pokazać dwie rzeczy. Oczywiście to, jak wygląda stan mojego konta, moją listę transferową, widzicie, że tutaj sprzedaje się to wszystko, co gromadziłem przez ostatni czas i staram się tego wszystkiego pozbyć, żeby zbudować jak największy kapitał. Jak mówię, w piątek sprzedam też większość zawodników, no bo nawet jeśli dostanę się do Foot Champions, na co oczywiście cały czas liczę, będę
także miał sporo zawodników, których po prostu nie będę używał. No i teraz chciałbym wam pokazać mój skład, który wymyśliłem, żeby złożyć sobie właśnie na te eliminacje Food Champions. Starałem się tutaj ominąć jak największe ligi, bo mimo że na tym Food Champions mi zależy i mimo że uważam, że to jest spoko sposób na zarobek, to nie będę płacił na przykład po 9 tysięcy za srebrnych obrońców, których cena potem łupnie na łeb na szyję. No a myślę, że mogę po prostu już się nie załapać na to, żeby ich sprzedać po fajnych cenach, więc stwierdziłem, że weźmiemy sobie ligi mniej ciekawe, po prostu mniej popularne. No i na początku zobaczyłem na Foodheadzie dwóch najszybszych napastników, no i to jest Tolosa oraz Mena. Myślę, że tempo będzie tutaj miało ogromne znaczenie u napastników i wszyscy będą patrzyli w zasadzie tylko na to, dlatego też starałem się wybrać w miarę szybkich obrońców. Dlatego mamy tutaj holenderski zestaw dwóch gości, którzy ma po 70 tempa i możecie powiedzieć, koza, 70 tempa to nie jest dużo. Zdaję sobie z tego sprawę, jednak ciężko jest znaleźć budżetowy zestaw, w którym jeden obrońca ma na przykład powyżej 70 tempa, a potem drugi okazuje się być beznadziejny, a potem jest ciężko jeszcze to połączyć z bocznymi obrońcami. Tak więc Holandia gwarantuje nam jeszcze fajne tempo na bokach obrony. Mamy całkiem przyzwoitego SPD, jeśli chodzi o statystyki. Nie jest on zbyt wysoki, ale wydaje mi się, że w tym turnieju trzeba będzie zapomnieć o tym, co działa normalnie i tu trzeba będzie się po prostu skupić na tym, żeby jak najszybciej przeprowadzać swoje ataki, a potem starać się nie tracić piłki. I tak będę starał się do tego podejść. Możliwe, że będę robił to, co jest znienawidzone przez wszystkich, czyli po prostu cofnę się na autobus i będę leciał z kontry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jedyną moją bolączką w tym składzie jest ten gościu, ponieważ okazuje się, że jest on wyjątkowo, o, rzadki, ale ten kosztuje 850. Kupuję go teraz od razu, bo ostatnio ten gościu kosztował powyżej 3000, bo nie było jego kart w ogóle. Więc teraz wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Będę starał się zbudować ten skład i mam nadzieję, że w czwartek zobaczycie odcinek, w którym będę mógł oznajmić wam, że tym składem się zakwalifikowałem i zobaczymy, jak będzie się nim grało. Jeśli macie jakiś bardzo fajny budżetowy skład w tej formacji albo w formacji 4-1-2-1-2 z bocznymi pomocnikami, możecie dać na dole w komentarzach, oczywiście skład srebrny. No i tak jak mówię, żeby ci zawodnicy nie kosztowali jakichś chorych pieniędzy. Tak więc będę wam wdzięczny za to wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek w takiej dosyć dziwnej formie wam się spodobał. Miałem wybór albo nagrać coś w tym stylu, albo niestety nie nagrać dla was nic, bo przez studia i tak dalej troszeczkę się dzisiaj nie wyrobiłem, ale mam nadzieję, że mimo to jakieś tam pozytywy w tym odcinku widzieliście. No i co? To by było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!